I chyba jest trochę tak, że zespół to jest twoja druga rodzina. Domyślam się, oczywiście. że... Czytałem w książce, pamiętam, to był letni wieczór na hamaku, akurat spędzałem sobie ten czas, bo ta książka tak szybko mi, że tak powiem, zleciała, więc to były trzy wieczorki, sobota, niedziela, poniedziałek, załóżmy, i już była przeczytana. I tam było takie zdanie, że jeśli chodzi, to już było na końcu, że jeżeli chodzi o Bajm, to właściwie prawie wszyscy to już są rozwodnicy. I po co ja o tym mówię? Czy ty towarzyszysz jakby tej swojej drugiej rodzinie w tych wszystkich chwilach, tych trudnych, rozmawiacie sobie o po prostu życiu prywatnym, zwierzacie się sobie? Bardzo. Zresztą widzicie chyba na koncertach, że jesteśmy na scenie i jest to właśnie taka drużyna, że jest to rodzina. Ja o wszystkim wiedziałam. To były czasami bardzo trudne chwile, naprawdę. Po rozwodzie zrobiłam zresztą imprezę pod Lublinem, zapraszając wszystkich, i praktycznie ten był w trakcie rozwodu, ktoś tam... To nie o to chodzi, że to jest śmieszne, może nie, no ciężko jest żyć Jasne. Z artystą, po prostu ciężko, i nie wszyscy to wytrzymują. Ale uśmiechnąłem się, bo po prostu okazuje się, że wszyscy jesteśmy ludźmi, i czy Beata jest królową sceny, czy nie, to potrafisz po prostu być blisko, znaleźć czas i porozmawiać z każdym, oczywiście, jak ze tak. swoim członkiem rodziny. Nie, no my naprawdę siebie szanujemy, lubimy, chociaż mamy totalnie inne charaktery, autentycznie. Jeden potrafi właśnie być taką duszą towarzystwa, drugi jest zamknięty w sobie, ale też ma problemy i też przeżywa. I w pewnym momencie, kiedy jedziemy, otwiera się, prawda, i opowiada. Możesz zapytać, no dzisiaj trochę było słabiej na przykład, wiesz, no ja też mam swoje emocje, tak? Czy wychodzisz na scenę, nie jesteś w 100% chora, nie chora. A i właśnie, tak jak powiedziałam, jestem tylko człowiekiem, ale każdy wymaga, i ja od siebie przy tym wymagam, żeby była w 100% kondycji. Więc oni rozumieją mnie, ja rozumiem ich. A impreza rozwodowa to jest jakiś taki pomysł naturalny? Bo ja nie słyszałam jeszcze o wielu. To zachęcam, fajnie. Tak, zachęcam. Zachęcam.